Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, czyli polecamy to, co najciekawsze, głównie w tygodnikach, ale dziś Jacek Rakowiecki, jestem sam, Agnieszki Wiśniewskiej, szefowej krytyki politycznej, ze mną nie ma, ale już za tydzień wróci. Dziś więc będzie krótko, ale też to nie jest takie trudne zadanie, bo z tygodnikami jest tak, że one czasem są bardzo ciekawe, a czasem nie wiedzieć czemu są straszliwie nudne. I właściwie dzisiaj tak jest z Wprostem, który właściwie nie udało mi się znaleźć żadnego tekstu, przy którym chciałoby się wytrzymać dłużej niż 30 sekund. No chyba, że kogoś interesuje ranking najmłodszych polskich milionerów, który Wprost przygotował. Wprost się w ogóle lubuje w takich rankingach, z których moim zdaniem nic nie wynika, łącznie z tym, że tak naprawdę to wcale nie wiadomo, czy akurat to są ci milionerzy i czy te kwoty, które tutaj padają, są prawdziwe. Także można, ale tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby ten Wprost kupować. Ciekawa natomiast w tym tygodniu jest polityka. Nie ze względu na okładkę, na której jest temat, który szczerze powiem mnie już śmiertelnie nudzi, czyli kto za Tuska, jak opozycja wybiera rywali dla Dudy. Natomiast jest kilka bardzo ciekawych tekstów. Polityka ostatnio nie miała jakiegoś dobrego okresu, a ten numer jest wręcz momentami pasjonujący, powiedziałbym. I warto w niego zainwestować. Co prawda już kosztuje 7,90, w tym 8% VAT. Przede wszystkim bardzo ciekawy tekst Jacka Żakowskiego. Zbyt dumni, zbyt wściekli. To jest tak, że w mediach społecznościowych ogromnie dużo osób się bezustannie zastanawia, dlaczego ludzie głosują nie na tych, co my uważamy, że powinni głosować. Prawda? To jest nasz ulubiony temat i na ogół to się dość smutno kończy, bo kończy się jakąś skrajną pogardą dla tych, którzy mają inne zdanie. Szczerze powiem, na ogół dla tych biedniejszych i gorzej wykształconych. Żakowski, który jest jednym z najbardziej oczytanych polskich dziennikarzy i z bardzo dobrym kontaktem z zachodnim życiem intelektualnym, a wiadomo, że na Zachodzie problem populizmu też jest mocno rozważany, bo to przecież nie tylko nasz problem, tylko już choćby amerykański czy brytyjski. I tym razem Żakowski sięga do dwóch pozycji, o których za chwilę powiem, takich klasycznych, ale jakby dostosowuje przez nie, pozycji książkowych, ale dostosowuje je do polskich warunków. Pisze on na początku, czy demokracja, w którą deklaratywnie wierzymy, ma sens, skoro przecież wiemy, że wyborcy zbiorowo dokonują niesłychanie ważnych i złożonych wyborów, mając mgliste pojęcie o sprawach, których ich decyzje dotyczą. Oraz jak publicznie rozmawiać o niekompetencji wyborców. Tu zresztą dodaję to drugie pytanie, czyli jak rozmawiać o niekompetencji wyborców. Odpowiada sam sobie, drugie pytanie jest dla mnie łatwiejsze. Trzeba rozmawiać otwarcie. Natomiast sięga on do dwóch pozycji, czyli do myśli Briana Kaplana, profesora ekonomii behawioralnej z George Mason University, który napisał książkę Mit racjonalnego wyborcy. Dlaczego wyborcy wybierają błędną politykę? Książka wyszła w 2017 roku. I parę zdań z tego, bo to naprawdę bardzo ciekawe. Kaplan statystycznie wykazał, że liczni wyborcy bardzo często głosują niezgodnie z własnymi intencjami. Kiedy chcą, by było więcej miejsc pracy, głosują za rozwiązaniami, które sprawią, że będzie ich mniej. Kiedy chcą chronić swoją wolność, popierają tych, którzy im ją odbiorą. Gdy złości ich korupcja, popierają takie rozwiązania i ugrupowania, które jeszcze ją wzmocnią. A gdy chcą walczyć z plagą narkomanii, domagają się regulacji, które niestety sprawiają, że narkotyki stają się jeszcze groźniejsze. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że ludzie przeważnie są źle poinformowani, ale przede wszystkim dlatego, że podejmując decyzje ulegają emocjom i uprzedzeniom. Zamiast empiryczną wiedzą o źródłach wcześniejszych sukcesów, kierują się lękliwym pesymizmem, niechęcią i nieufnością do rynku, obcych czy modernizacji.
To jest jeden z wątków tego bardzo ciekawego tekstu Żakowskiego, Zbyt dumni, zbyt wściekli, a drugi najkrócej można przedstawić takim cytatem. Wpływowi eksperci i decydenci ulegają dokładnie przeciwnym procesom, opisanym z kolei przez Thomasa Kuhna w słynnej Strukturze rewolucji naukowych. Duma elit z dotychczasowych osiągnięć, w których mają swój wkład i z których wynika ich zawodowa, także egzystencjalna pozycja, sprawia, że przeceniają minione, obecne i przyszłe sukcesy powiązane z przekonaniami, jakie podzielają, a nie doceniają zagrożeń i niewygód odczuwanych przez innych. To tyle takim tytułem wstępu, bo Żakowski bardzo inteligentnie analizuje te dwie sytuacje, te dwie postawy i wyciąga z nich bardzo ciekawe wnioski dla Polski. Zdecydowanie tekst tygodnia. I jeszcze raz polityka i właściwie na trochę podobny temat jak tekst Żakowskiego. To znaczy my ciągle się zastanawiamy, dlaczego ludzie się zachowują tak, ale nie tylko w podziale na elektoraty różnych partii albo tych, którym w ogóle jest wszystko jedno, ale również w podziale wiekowym. Czyli na przykład zastanawiamy się, dlaczegoż to młodzi są tacy nieambitni, nie interesują się tym samym, co my, starsi, starsze pokolenia. I na ogół też w związku z tym formułujemy jakieś okrutnie jednoznaczne i dość proste wnioski. A tu w polityce być i nie mieć, czyli rozmowa, którą Joanna Podgórska przeprowadziła z dr Joanną Wardzałą, socjologką i badaczką zachowań konsumpcyjnych, o tym, dlaczego dzisiaj młodzi ludzie nie chcą kupować i gromadzić dóbr. To niby nie jest kwestia czysto polityczna, ale co się w ogóle mówi o tym pokoleniu, którego my chyba rzeczywiście nie rozumiemy. I taki oto cytat na zachętę, na zaproszenie do tej bardzo ciekawej rozmowy, a mianowicie te dzieci widziały, o której rodzice wracają z pracy. Obserwowały, że ich sukces zawodowy okupiony był nie tylko ciężką pracą, ale też zdrowiem, kondycją psychiczną, a przede wszystkim zepchnięciem relacji rodzinnych na drugi plan. Ale nie sprowadzałabym tego jedynie do konfliktu pokoleń. Ten antykonsumpcyjny bunt młodych ma również bardzo świadomy wymiar. Oczywiście nie jest on totalnym porzuceniem konsumpcji, ale sprowadzeniem jej do racjonalnych rozmiarów, wyborów odpowiedzialnych i etycznych, przyjaznych dla natury. A czasem też dematerializację konsumpcji, czyli zakup przeżyć zamiast produktów. Jej hasłem jest mniej znaczy więcej. Ciekaw jestem, na ile to się może pokryć z obserwacjami tych z Państwa, którzy mają dzieci pokolenia Z tak zwanego, bo to o tym mowa, czyli ci urodzeni po 2000 roku, czy też według innych teorii po 95 lub 97. I jeszcze jeden mały fragment z tego tekstu odnoszący się do tych poprzednich pokoleń, czyli było pokolenie X, przypominam, urodzonych 61, 83 do 5 i było pokolenie Y, tak zwanych milenialsów, urodzonych w latach 84, 95 do 7 mniej więcej. Pokolenia X i Y założyły sobie na szyję pętle kredytowe na wiele dziesiątków lat. Młodzi to widzą i skłonni są raczej decydować się na wynajem, mimo powszechnego przekonania, że trzeba mieć coś własnego. Pytanie po co? Czy nie lepiej na bieżąco korzystać z życia, dzieląc się pewnymi dobrami? Współdzielone przejazdy, mieszkania, ale też wspólny zakup pewnych rzeczy, na przykład gier komputerowych. Młodzi wykupują dostęp i dzielą się nim, logując się na zmianę. Jeden śpi, drugi gra, a potem zmiana. Powstają przeróżne kooperatywy żywnościowe, które sprowadzają produkty ekologiczne z pominięciem drogich pośredników i dystrybuują je za pomocą mediów społecznościowych. Bardzo ciekawy wywiad mówiący coś, czego przynajmniej ja o tym najmłodszym pokoleniu nie wiedziałem. I jeszcze ostatnie zdania na zachętę z tego tekstu. Podgórska pyta, jak pisze pani w książce, młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym. Od starszych odróżnia ich także fakt, że internet jest dla nich o wiele ważniejszy od samochodu. I doktor Wardzała odpowiada, bo inaczej rozumieją mobilność. Przemieszczanie się w sieci jest równie ważne jak poruszanie się w przestrzeni. A ponadto samochód stał się symbolem grzechu ekologicznego i reliktem poprzedniej epoki.
i trzeci raz polityka, Boch Trojcy Lubic, jak wiadomo, i powrót do burzy, która przetoczyła się przez media społecznościowe, czyli dyskusji o tak zwanych żeńskich końcówkach. Ale tutaj wypowiada się na ten temat nie byle kto, bo profesor Marek Łaziński, językoznawca, żeby Państwu uświadomić, nie tylko profesor UW, ale też autor między innymi książki o panach i paniach, polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. No więc rzeczywiście ekspert od tego tematu. Bardzo wyważony tekst, który nie przyznaje pełnej racji żadnej ze stron, ale we wstępie profesor Łaziński pisze tak. Po stronie zwanej umownie konserwatywną pada argument gwałcenia ducha języka, a w konsekwencji tradycji narodu. Po stronie zwanej umownie progresywną, upominającej się o nowe formy żeńskie, do głównych argumentów należą domniemana logika systemu językowego oraz powrót do symetrii zniszczonej przez komunizm. Obie strony odwołują się zatem do tradycji języka, tylko widzą ją inaczej. Oczywiście nazwy stron są umowne. Pamiętajmy, że jednym z pierwszych współczesnych orędowników form żeńskich był, nie zgadną Państwo, Janusz Korwin-Mikke. To tyle na zachętę. Dobry, wyważony, wydaje mi się, że uczciwy tekst, w którym coś dla siebie znajdą i zwolennicy, i przeciwnicy tych feminatywów, jak się profesjonalnie powinno mówić o żeńskich końcówkach. Bardzo polecam w ogóle cały ten numer polityki. Wyjątkowo dobry, chyba w ciągu ostatniego kwartału najlepszy, najciekawszy numer polityki. Żeby tak nie było, że dzisiaj jestem płatnym pracownikiem tygodnika Polityka, no to jednak coś postanowiłem odszukać też gdzie indziej i w ostatnim Newsweeku z kolei. Okładkowy temat, znaczy jeżeli ktoś chce, znacie na pewno tego pana, zwanego potocznie arcybiskupem czy też generałem Flaszką. Tekst dość przyzwoity, ale szczerze powiem, ja to wszystko wiedziałem. Jeżeli ktoś rzeczywiście jakoś przegapił i nic o arcybiskupie Głodziu nie wiedział, to może do niego sięgnąć. Aleksandry Pawlickiej, dobrej dziennikarki. Ale ja tu chciałem zwrócić uwagę na coś innego, mianowicie przeuroczy, przesympatyczny tekst mojej ulubionej przeze mnie recenzentki filmowej w zasadzie, Małgorzaty Sadowskiej. Nie ukrywam, że mówię to po znajomości, bo z Małgosią kiedyś prowadziłem jeszcze w świętej pamięci, czyli Z. Przez 2 lata mieliśmy wspólny program, ale to już było wiele lat temu. I to jest rzecz o naszej noblistce, ale zachęcę tylko do tego naprawdę bardzo ładnie, erudycyjnie i dowcipnie napisanego felietonu jednym zdaniem. Nie żadne tam księgi jakubowe, żadni bieguni, lecz dredy Olgi Tokarczuk budzą szczególnie potężne emocje.